Cenzura okresu polsko-sowieckich wykluczyła jakąkolwiek możliwość publikacji tego wiersza. A przecież to wiersz, który niesie w sobie taką siłę, taką moc dobrych emocji, jak to się dzisiaj mówi językiem psychologów. A przecież jest to tak piękne, wzruszające opowieść o chłopcu, który umiera za Polskę i który usprawiedliwia się przed mamą. Pierwowzorem, realną postacią, która posłużyła Arturowi Obmanowi, był Jurek Biczan ze Lwowa, który zginął na posterunku na cmentarzu Łyczakowskim. Warto sobie uświadomić, że kiedy umierał, brakowało mu 8 dni do 14 urodzin, a jego mama w innej części miasta walczyła w ochotniczej legii kobiet, nie wiedząc o tym, że jej synek umiera. Lat 14 miał Jurek Biczan. Tylko że nikt ich nie słucha.
stał, bo niektórzy się bali słuchać, a niektórzy uważali, że to już jest przeszłość, która odeszła na zawsze w niebie. Pomylili się.